I co? Kaweczka jest? U mnie jest kaweczka. Pokażę wam, co tutaj mam. Mam podkład mineralny rozświetlający. Na stronie już niestety nie było tego kryjącego, więc wziąłam rozświetlający. No mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądał. Ale przynajmniej mam dobry kolor, bo już go miałam. Golden Fair, więc jeżeli szukacie żółtych kolorów, to Golden Fair to jest to. Mam jeszcze róż. Też z Annabelle Minerals, który jest w odcieniu nude. I kurczę, obawiam się, że on może być za jasny, ale zobaczymy. No ma być nude, to nude. Jeżeli chodzi o bronzer, to mam bronzer z Lili Lolo w kolorze Honolulu i on jest przepiękny. I on już jest prasowany. Wygląda przepięknie. Ja wam powiem, że oprócz tego użyję sobie mojego pudru z Laure Mercier jako wykończeniowy, dlatego że to jest też puder mineralny, jego zawsze używam. I powiem wam, że ja bym bardzo chciała się przerzucić na właśnie produkty mineralne. Mi się bardzo produkty mineralne dobrze sprawdziły. Ja już miałam Annabelle Minerals, tak jak mówię, wersję kryjącą rok temu. Później mi się ten podkład skończył. Miałam Lili Lolo, który był trochę niewypałem, bo miał kolor, który mi nie odpowiadał. Więc dzisiaj sobie będziemy testować Annabelle Minerals, ale rośnie. No bez robisz jaja. Teraz chcesz się bawić. Bawiliśmy się. Jeżeli chodzi o te nowości, to wszystkie te produkty pochodzą ze sklepu Lady Makeup EU. Więc dziewczyny, jeżeli mieszkacie za granicą, to tam możecie te produkty dostać. A jak mieszkacie w Polsce, to podejrzewam, że też Annabelle Minerals gdzieś w sieci znajdziecie. Lili Lolo podejrzewam, że też, ale nie wiem. Oczywiście dziewczyny mieszkające w Polsce, jeżeli używacie, piszcie gdzie. A dziewczyny mieszkające w Anglii, w Niemczech, Lady Makeup EU. Zacznę sobie od nakładania podkładu. Ja mam taki pędzel, też z Annabelle Minerals. To jest taki gruby kabuki, ale taki zaokrąglony. Wysypuję sobie na wieczko. Mam nadzieję, że ten kolor będzie dla mnie dobry po latach, bo wiecie, to miałam rok temu, ale to jakby wmasowuję. Jeszcze otrzepuję. Problem w podkładach mineralnych, jakie ja mam, jedyny tak naprawdę, to jest to, że ich nie nałożycie w 10 sekund. Co zwykły podkład wpłynie, jakoś szybko da się nałożyć, to tak tu trzeba to jednak rzeczywiście wpracować i wklepywać, ale warto moim zdaniem, dlatego że są bardzo dobre dla skóry, zwłaszcza dla skóry problematycznej. To miał być podkład rozświetlający, nie widzę jakiegoś rozświetlenia, ale to może później się uaktywni, ale dołożę sobie jeszcze jedną warstwę, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądać, bo te produkty można budować, więc to jest spoko. Dokładam jeszcze jedną warstwę i fajne jest to, że ten produkt możecie dokładać tylko tam, gdzie chcecie. Więc ja sobie dołożę tu na policzki i na brodę. To wam nie przykryje, tak jak tu, nie przykryje wam to niedoskonałości, ale ogólnie ta buzia wygląda zdrowiej i lepiej. Więc nie polecałabym tego osobom, które mają duże zmiany na twarzy, chyba że zamówicie właśnie ten kryjący, ale tak na co dzień, jeżeli szukacie czegoś, co będzie zdrowe dla waszej skóry, jeżeli na przykład macie alergię, to na pewno taki podkład nie podrażnia. Kolor jest idealny, bardzo fajny żółty. Pokażę wam teraz z bliska, jak to wygląda. Także cera wygląda na fajną, zdrową. Tak jak mówię, nie ma tutaj krycia. Ale no ewidentnie widać, że kolor jest wyrównany. Jeżeli chodzi o to, czy jest rozświetlający, nie zauważyłam, żeby był. Na pewno nie jest błyszczący, ale może to się dopiero później okaże. Ale nie widzę tak na pierwszy rzut oka, żeby była jakaś duża różnica między tym, a tym kryjącym, co miałam, oprócz tego, że wiecie, krycie było troszeczkę mocniejsze. Z tego co wiem, to Ania nakładała korektor fokusowany, jak używała. Ja też nakładałam, więc sobie odrobinę nałożę tego korektora, bo tutaj dzisiaj mam jakieś takie lekkie sińce, ale nic szczególnego, nie będę się naprawdę na tym płaszczyć, tylko odrobinkę. No i teraz sobie nałożę puder. Mój puder, którego używam tak czy siak, niezależnie od tego, jaki mam podkład, to jest Laura Mercier w kolorze Translucent. Uwielbiam. To wam robi Photoshopa na buzi, ale dla osób o cerze suchej to nie polecam. To jest dla osób o cerze mieszanej, tłustej. Taki wykończeniowy. No to dobra, to teraz lecimy z bronzerem. To jest, tak jak mówiłam, Honolulu i jest kilka tych kolorów. Miami, Honolulu, ale jakoś tak sprawdzam słuchy na internecie. Ten Honolulu mi się najbardziej wydawał taki normalny, naturalny na co dzień. Więc ja sobie nakładam na pędzel. Nowy pędzel H21 z Hakuro. I stempluję oczywiście. Uuuu.
fajny. Na Lady Makeup EU też mają pędzel z Hakuro. Uwielbiam ten pędzel, tylko on się leni. Tylko to jest też tak, że wiecie, do pierwszego mycia te włosy, włosie podobno wychodzi, więc nie przekreślam go. Bardzo przyjemnie się nakłada ten bronzer i powiem wam szczerze, że bardzo zależy mi na tym, żeby mieć właśnie naturalny bronzer jakiś, mineralny. Bo jeżeli nie muszę zapychać tych porów jakimiś nie wiadomo czym, no to czemu by nie skorzystać, a jest naprawdę piękny. Tylko, że to nie jest do konturowania kolor, tylko to jest kolor do brązowienia, of course. Oczywiście ten pędzel zdezynfekowałam, ale go nie kąpałam. I resztki tego bronzera sobie po prostu wpycham tutaj, na boki nosa. Bronzer mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Me gusta. Naturalne ocieplenie. Trochę wyglądam, jakbym była opalona. Coś czuję, że to będzie mój ulubieniec. Bo bardzo mi się podoba kolor. Troszeczkę mi przypomina tego Marka Jacobsa, co Ania Fokusowana pokazywała. No i przede wszystkim jest mineralny, więc wow. Me gusta. No ale dobra, teraz przejdźmy sobie do różu, bo to jest coś, czego nigdy nie używam, jeżeli chodzi o minerały. Zresztą bronzera też. Ale wiecie, że ja mam swój ulubiony róż z Focalur. Ale ja nie wiem, jak nałożyć w ogóle ten róż. Nie wiem czym. Nałożę sobie tym pędzlem z Maestro. Nałożyłam odrobinkę. Nie wiem, czy to nie będzie za jasne. Bo to ma taki zimny, bardzo neutralny odcień, ale on się nazywa Nude. Nie wiem. Nie wiem, jeżeli to będzie hit, to będzie hit. Okej, okay, coś się dzieje. Coś się zaczyna dziać. Widzę różnicę, widzicie? Widać, no. Fajny. Wow, cała twarz minerałami. Myślałam, że to się nigdy nie stanie. A tu ząg. Wiem, że się tak nie powinny robić, że na szczyty jabłuszek. Ale poniosło mnie tym różem, bo uważam, że jest piękny. No, nie mogę ukryć, że jestem pod wrażeniem. Jeżeli chodzi o podkład, to ja już miałam podkład Annabelle Minerals i nieraz wam polecałam, tylko tą wersję kryjącą. Ale róż i bronzer to jest coś... Wow, 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 wow. Ale wiecie, co tak sobie jeszcze myślę? Że nałożę sobie też ten bronzer na oczy, tak jakbym nakładała cień. Żeby po prostu coś się działo. No to teraz sobie szybko zrobię brwi poza kamerą i wracam do was z czadowym błyszczykiem, który nie jest co prawda mineralny, ale jest nowością i na Instagramie zrobił furorę, więc muszę wam go tu pokazać, bo to jest po prostu sztos. Jeszcze sobie, wiecie co, przyklepię trochę ten róż tym pudrem mineralnym, bo zdaje mi się, że trochę przesadziłam. Bardzo dobrze się czuję w tym makijażu i uważam, że jest to bardzo taki neutralny makijaż. Przesadziłam trochę z różem, ale też chciałam, żeby go było widać. I czuję się bardzo świeżo w tym makijażu. Ciężko jest mi to opisać, ale czuję się bardzo dobrze i uważam, że jest to taki idealny dzienny makijaż i te kolory... Nie zauważyliście, że wyglądam tak zdrowo, jakoś tak bardziej opalona jestem? Jestem taka... Don't talk to me, I'm on the French Riviera, yo! Tak się czuję, jakbym po prostu miała zaraz wyjść na plażę. Ale zarazem to wygląda tak bardzo naturalnie. Bardzo mi się podoba ten efekt, ale słuchajcie, teraz jak dowalimy błyszczyk, to w ogóle padniecie i będziecie zbierać szczęki z podłogi. Bo nałożymy sobie nowość od Catrice. Mam dwa holo błyszczyki. Jeden właśnie z Lady Makeup, zamówiłam sobie z Catrice, a drugi to jest Eveline, też holo, ale ten Eveline jest beznadziejny w porównaniu do tego, więc nawet wam go nie pokazuję. Nałożę najpierw jedną cienką warstwę, potem dołożę i potem jeszcze dołożę. Ubierzcie okulary, bo was porażę zajebistością tego błyszczyka. Najpierw nałożę delikatnie. To jest holo. Zobaczcie na ten kolor. To jest numerek 010 i to jest Catrice Prisma Lip Glaze. I tak się prezentuje jedna warstwa. Bardzo ładnie się błyszczy. Jest delikatne holo, ale to jeszcze nie jest cały potencjał tego błyszczyka. Dołożę sobie teraz drugą warstwę. Oh, wow! To ma takie złoto-różowe drobiny. Tylko nie polecam nakładać tego dużo, bo już się zaczyna kleić. Ale jak już nałożycie dużo, to tak to wygląda na ustach. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam. Zobaczcie to. Zobaczcie na ten glow. No to kosmos. Jezu, jaki to jest kosmos. No przepięknie to się błyszczy.
Ja tu widzę złote, fioletowe, różowe drobinki. A teraz dołożę kolejną warstwę, żebyście już po prostu założyli okulary przeciwsłoneczne. Wow. No. Usta są 100 razy większe. 100 razy. Jeszcze jak sobie dacie rozświetlacz u góry, to już w ogóle wow. No. I co? Widziałeś jakieś coś takiego? Bo ja nigdy w życiu, jak żyję, nie widziałam takiego holo. Zmieniłam pomadkę, dlatego że jakoś do tego makijażu nie pasowało mi to. Ten makijaż miał być taki, wiecie, naturalny, świeży. I to holo było takie too much. Ale nie zmienia to faktu, że jest zarąbisty. I na pewno będę go nosić do czegoś innego. Nie dziś, po prostu czuję, że to nie jest to. A jeżeli chodzi o to, co na ustach, to jest to oczywiście moja ulubiona pomadka Anastasia Beverly Hills Crush. No i co, zróbmy sobie podsumowanie. Jestem pozytywnie zaskoczona tymi produktami. Pokochałam bronzer, uważam, że jest przecudowny, ma piękny kolor i przede wszystkim co? Jest mineralny, więc ma bardzo fajny skład. Chyba znalazłam mojego ulubieńca wszechczasów. Ja szukałam bardzo długo idealnego bronzera. Tak jak mówię, bardzo chciałam kupić tego Marka Jacobsa, ale widzę, że nie jest mi potrzebny, bo to ma piękny kolor, dobry skład. Fajnie wygląda, ociepla buzię, czego chcieć więcej. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym różem, bo myślałam, że on będzie po prostu niewidoczny, a fajnie daje takiej świeżości makijażu. Uważam, że twarz wygląda ładnie, świeżo i tak neutralnie. I wszystko jest stonowane i wszystko ze sobą gra. Tak naturalnie po prostu. I od razu moja cera jest taka jakaś bardziej zdrowa. To mi się bardzo podoba. Także myślę, że to jest zasługa i tego bronzera, i tego różu w połączeniu. Jeżeli chodzi o podkład, to ja Wam bardzo polecam podkład z Annabelle Minerals. Tylko jeżeli macie skórę suchą, musicie uważać, żeby dobrze wypilingować, żeby ta buzia była zawsze dobrze nawilżona i wypilingowana, bo to jest produkt sypki. On może podkreślać suche skórki. Więc o tym pamiętajcie. Ale bardzo serdecznie polecam osobom, które mają przebarwienia, osobom, które mają cerę mieszaną w kierunku do tłustej. Ja Wam polecę ten matujący, kryjący, ten rozświetlający, no nie wiem, będę sprawdzać, będę testować, ale jeżeli macie cerę tłustą, mieszaną, to na pewno wybierzcie ten matujący albo kryjący. Ja jestem na tak i bardzo się cieszę, że miałam okazję przetestować te rzeczy, bo ja już wiem na 100%, że ten bronzer to jest mój ulubieniec, tak samo jak i róż. Więc bardzo, bardzo Wam polecam kosmetyki mineralne i ja wiem, że dużo osób się boi kosmetyków mineralnych, nie wiem czemu. Myślę, że one nie są jeszcze aż tak popularne u nas w Polsce, a zastanówcie się dlatego, że no fajny skład, zwłaszcza dla alergików, why not? Więc to było na tyle, ja się z Wami żegnam, dziękuję serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki, pa!